Angelika Bednarska, dobry wieczór. Nadchodzący tydzień w regionie przyniesie bardzo zmienną pogodę. Do środy powie flata i nawet 25 stopni, a od czwartku ochłodzenie i opady deszczu. Zapraszam na szczegóły. Przed nami bardzo pogodna noc w całej Polsce. Zachmurzenie na ogół będzie niewielkie, ze sporą ilością przejaśnień i rozpogodzeń. W pasie południowym niebo okresami będzie zupełnie bezchmurne. Noc przyniesie wysokie temperatury, bo z południa napływa do nas śródziemnomorskie ciepło. Najcieplej będzie w części północnej oraz zachodniej, gdzie temperatura wzrośnie od 10 do nawet 12 stopni. W centrum oraz na południu od 8 do 9, nieco chłodniej w części wschodniej. Tutaj od 6 do maksymalnie 7 stopni powyżej zera. We wszystkich regionach synoptycy prognozują silniejsze podmuchy wiatru w granicach od 50 do 60 km na godzinę, a wysoko w górach nawet do 90. Jutro ciąg dalszy bardzo przyjemnej i też słonecznej aury, bo na pogodę w Polsce będzie wpływał jeszcze układ wysokiego ciśnienia. Na termometrach letnie wartości. Od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23 w centrum i nawet do 25 na południu oraz w części zachodniej. A oczywiście w pełnym słońcu będzie i jeszcze cieplej. A co w regionie? Zarówno w tych najbliższych godzinach oraz w nocy nad województwem zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rozpogodzenia prognozowane są głównie w centrum oraz w części wschodniej. Termometry wskażą od 7 do 9 stopni, ale odczuwalnie może być chłodniej przez porywy wiatru, które w naszym regionie osiągną około 50 km na godzinę. Jutro zarówno o poranku, jak i w drugiej części dnia nad województwem niewiele chmur i sporo słońca. Temperatura wzrośnie od 21 do nawet 23 stopni. Na barometrach w południe 1010 hektopaskali i teraz ciśnienie powędruje w dół. Dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.